Jak widzicie, za moimi plecami znajduje się potężny, ponad 500 hektarowy zbiornik. Dlaczego akurat tak duże zbiorniki? Z pewnością dlatego, że cenię sobie ciszę, cenię sobie spokój, możliwość obcowania z naturą. To jest dla mnie bardzo ważne. Przede wszystkim też to, iż są to tak naprawdę nieprzewidywalne zbiorniki. Zbiorniki, w których w każdej chwili możemy spotkać się z przysłowiową rybą naszego życia. Czasami łowimy ryby 5 kg, czasami są to ryby grubo powyżej 20 kg. Także tak jak już mówiłem, ta nieprzewidywalność, możliwość obcowania z naturą i przede wszystkim cisza. Nieduża ilość wędkarzy, mnóstwo pięknych, pięknych widoków. To na pewno to, co przemawia, jeżeli chodzi o takiego typu zbiorniki. Bardzo istotną rolę w przypadku łowienia na tak dużych zbiornikach ten odgrywa temat zlokalizowania ryb, ponieważ ryby mogą być tak naprawdę wszędzie. Wraz z wiatrem przemieszcza się na tym zbiorniku olbrzymia ilość pokarmu, takiego jak fleja, kiełż i dafnia, które są niesamowitym źródłem białka dla wszystkich gatunków ryb, nie tylko dla karpia. Jak już wspominałem, temat wiatru odgrywa bardzo istotną rolę, ale również pomagając w naszym łowieniu, ale również może nam to wędkowanie skutecznie utrudnić, ponieważ wraz z zmagającym się wiatrem od dna odrywają się bardzo duże ilości zielska, napływające na nasze zestawy, napływające na nasze żyłki, skutecznie utrudniając nam łowienie. Dlatego bardzo istotne jest użycie odpowiedniej wielkości ciężarka, przez który nasz zestaw nie będzie miał możliwości przemieszczenia się. Teraz powiem Wam kilka słów odnośnie zestawów, przyponów, jakich używam, łowiąc na tego typu zbiornikach. Łowię bardzo prosto, używając przyponów typu Blowback Rig, zawiązanych oczywiście na miękkiej plecionce, z hakiem typu Wide Gap numer 2 lub numer 4. Idąc troszeczkę dalej, powiem Wam również kilka słów na temat przyponów szczałowych, jakie używam na tym zbiorniku. Używam około 30-metrowego przyponu szczałowego, wykonanego z grubego fluorokarbonu, ponieważ bardzo często łowiąc przy brzegach, łowiąc wzdłuż linii brzegowej, spotykamy się z takim przypadkiem, iż ryby parkują na przycinach, bądź wychodzą od razu na otwartą wodę, gdzie mamy mnóstwo zatopionych drzew, mnóstwo korzeni. Także im grubszy przypon szczałowy w takiej sytuacji, uważam, jest to po prostu lepszy temat, lepszy pomysł, aby rozwiązać ten problem.
Przejdźmy teraz do tematu przynęt, jakich używam. Używam dwóch serii idealnych na lato. Jest to seria Voodoo Plus. Drugą serią jest seria Krill Octopus, które idealnie spisują się latem, dlatego iż są to serie, które są bogate w białko, tak potrzebne rybom po odbytym tarle. Do kulek dorzucam jeszcze sporą porcję orzechów tygrysich, a także peletu, który łowiąc na dużych głębokościach idealnie transportuje nam płyny do samej powierzchni, wabiąc w ten sposób bardzo fajnie rybki. Taką ciekawostką odnośnie serii Voodoo Plus jest wyjątkowo intensywny niebieski kolor. Zastosowanie niebieskiego koloru nie jest tutaj przypadkowe, ponieważ kolor niebieski jest ostatnim widzianym tak dobrze kolorem w wodzie na dużych głębokościach, więc można go swobodnie używać łowiąc na dużych głębokościach, na głębokich blatach. Spisze się on na pewno idealnie. Do dodatkowego dopalenia naszych przynęt bardzo dobrą opcją jest również Minamino, którego używam do dopalenia moich miksów, do dopalenia kulek, do dopalenia orzechów tygrysich, a także peletów. Obawiane przeze mnie miejsca są zupełnie różne. Pierwsze miejsce jest to ponad 11-metrowy głęboki blat, znajdujący się wzdłuż pasa zatopionych korzeni. Drugie miejsce jest to oddalone około 200 metrów zatoczka. Zatoka, w której łowię wzdłuż pasa trzcin, z dosyć wolno opadającym do 3 metrów spadem. W tym miejscu idealną bądź jedyną alternatywą będzie użycie pokrojonych kul, dlatego iż drobnica wchodząca w nasze miejsca nie będzie miała możliwości wytoczenia ich i nie będzie utrudniała nam naszego nęcenia w takiego typu miejscach. Aby uzyskać dostęp do tego miejsca, muszę załamać dziurkę pod kątem około 90 stopni na tyczkach, unieść ją do góry, aby wpływające nam w żyłkę zielsko również nie przeszkadzało nam w łowieniu. Jak już pewnie zauważyliście na filmie, udało mi się złowić w tym sezonie, w tym okresie letnim bardzo wiele pięknych ryb. Pięknych ryb, których waga nierzadko przekraczała magiczną barierę 20 kg. Były oczywiście też ryby mniejsze, też ryby szczególne, jak bardzo rzadkie na tej wodzie lustrzenie, lampasy. Było ich naprawdę bardzo dużo. Jedną z rzeczy, na których szczególnie musicie zwrócić uwagę, są również względy bezpieczeństwa, ponieważ na tak dużych zbiornikach pogoda jest w stanie zmienić się dosłownie z minuty na minutę. Także nasza obecność na wodzie wtedy może być wyjątkowo niebezpieczna. Także uważajcie na siebie, będąc na takiego typu wodach. Życzę Wam również, aby zasiadki przyniosły Wam tak wiele pięknych ryb jak mi. I co, do zobaczenia. Pozdrawiam.